do tych dwóch ramek, łoją to co znajdą świeżego. Ok, to przesunę. Teraz zobaczmy w tej ramce. Szkli się, nie? Szkli się. Czyli tutaj będzie miodek. Wszystko zalane miodkiem. Pięknie. Tu się szkli ramka. Nie jest jeszcze jakoś tam super ciężka, ale się szkli. No, czyli możemy tą ramkę włożyć tak jak ona jest. Widać, że w tej części korpusa, czyli w tej części miodnej, nazbierały pszczółki. To mogę im przełożyć, chociaż tu jest suche. One sobie to wybudowały, ale tutaj nie ma żadnego miodu, więc to pójdzie pewnie na przetopienie. Zobaczmy z ciekawości, jak się ma sprawa z kolejnymi ramkami. Czy na tych kolejnych ramkach jest jakiś miodek, czy nie ma miodku do wirowania. Ale tutaj też jest ciężko. No i tutaj też jest zalane. I tu też jest zalane. Pięknie. Tu się zasklepia powoli ten miodek. Dobra. Czyli tutaj widać, że też jest. Czyli coś tu jednak będzie. Ok. Z tego wybiorą, myślę. To jeszcze przesunę. Zobaczmy. W kolejnej ramce. No już trochę ciemno jest. Ale spróbujmy, czy mi się to uda podnieść tą ramkę. No chcę zobaczyć, czy na tej ramce też jest jakiś miód. No tutaj też jest. Jest sam miodek. I tu, tutaj też. Jest czysta ramka z miodkiem i zasklepiają go. Dobra. Zatem możemy tą ramkę włożyć. Już nie będę czyścił tej ramki. Z tych woskowin zostawię to. Ok, teraz mogę ten kawałek przenieść na drugą stronę. Myślę, że one przeniosą ten miód. Myślę, że one przeniosą ten miód do tych właśnie tutaj ramek pozostałych, do tych dwóch pustych, które im włożyłem. Zobaczmy kolejną ramkę. Ok, no kurczę, ta ramka jest pusta. Zobaczcie. Czyli one zaczęły to tak budować, że najpierw wolały sobie odbudować nową węzę, aniżeli chodzić do tych pustych ramek tutaj. No kurczę, zaraz mnie. Jestem normalnie zaskoczony, że tak jest. No tutaj jest to samo, to jest całkowicie pusto. Jest całkowicie pusto w tej ramce. W tej chyba tak samo jest pusto. Tak jest. Nie wiem. Sądziłem, że jak odbudowały sobie dodatkową węzę, to tylko dlatego, że w tych ramkach, które teraz wyciągam, już jest zalepione wszystko. A tutaj se dobre, budują se tam
nie wiem, węzeł odbudowywują lekko, chodzą sobie, sprawdzają, czyszczą, ale nie ładują tam miodu. Zobaczmy jeszcze ostatnią ramkę. No tutaj też widać, że jest pusto. Chodzą, błąkają się. Jedyne wytłumaczenie jest takie, że skoro gniazdo w dolnej części tego korpusu rodzinnego mam na dole, to całe ciepło idzie do góry i one stwierdziły, że u góry sobie zrobią część miodną, która to jest ciepła, bo ciepło idzie z dolnego korpusu, czyli te pół korpusu, ta część, połowa tego dużego korpusu i ta część tego górnego korpusu, połowa jest ciepła i w tej ciepłej części se siedzą. No nic na to nie poradzę. Myślę, że postawię tutaj na górę ten półkorpus tylko i wyłącznie dlatego, żebym mógł zamknąć nadstawkę i żeby mi te pszczoły przeniosły ten miód z tego dorzeźbionego materiału do ramki, żeby to mogły przenieść. Myślę, że jutro tutaj zerknę, jak to się ma, czy przeniosły do ramek, czy nie. Jutro zobaczymy, a tymczasem myślę, że mogę wziąć i zamknąć w ten sposób ul. No, bo nic niestety mi na chwilę obecną nie pozostaje. To im mogę przymknąć. Skoro chcę mieć ciepło, to niech tak będzie. Ja im to postaram się tutaj zapewnić, żeby miały ciepełko. Muszę jeszcze je zdmuchnąć, żeby uciekły mi. Okej, tu nie włożę wodę. No i co? Ul możemy zamknąć. Paski na dole z kwasem szczawiowym zamontowałem. Na dole matka czerwi. Wszystko jest ok, pszczoły jest na tyle, żeby jeszcze, wydaje mi się, spokojnie mogła przynieść materiału miodnego do ula i żeby można było coś jeszcze odwirować. Myślę, że to tyle, a jeszcze wam pokażę jeszcze raz ciasto, które im dałem, praktycznie biorąc nie zjadły, w ogóle nie zjadły, nie chwyciły się, bo jest całe, jest tutaj przecięte, ale nie dostały się jakoś do środka, stąd myślę, że miód mam 100%, a nie z jakimiś dodatkami ciasta, żeby nie było. W każdym razie miód, który posiadam, to posiadam tylko dla siebie, dla rodziny, dla znajomych, to wszystko. Dobre, pszczółki, jak widać, jest już troszkę ciemno. Pewnie już jest przed godziną 20, jakaś 19:30. Się już szarówka powoli zaczyna robić. No i co? No i siedzą sobie, bzyczą. Wlotek mają otwarty na dole. Powinny